W Sejmie zajmuje się pan, no można powiedzieć, szeroko rozumianym budownictwem mieszkaniowym. Zaangażował się pan w tą sprawę. Wyrok, który zapadł, można powiedzieć, jest już takim przypieczętowaniem. No nie ma jeszcze w tej chwili dyskusji, bo były tu różne polemiki na ten temat. Co teraz? Jak dalej prawnie przedstawia się ta sytuacja? Co miasto musi zrobić, żeby odwrócić tą całą sprawę? Miasto przez niebywały i niezrozumiały upór pana prezydenta Malinowskiego, który doprowadził do łamania prawa sprzedaży budynków bezprawnie, niezgodnie z ustawą, osobom trzecim, nawet nie lokatorom, którzy tam mieszkali, będzie teraz musiało za duże pieniądze z budżetu miasta robić odszkodowania i odkręcać akty notarialne, które zgodnie z orzeczeniami wszystkich sądów w Polsce, łącznie z Sądem Najwyższym, są niedopuszczalne, są nielegalne i nie miały prawa zaistnieć. W mieście Grudziądzu zaistnieje. Istniało przy akceptacji władz miasta. Są zawiązane akty notarialne, które trzeba będzie odkręcać. Niestety będzie to kosztowało mieszkańców Grudziądza i mam nadzieję, że władze miasta, które zrobiły tak niekorzystną, niegospodarną rzecz, jak wyprzedaż mieszkań, których nie miała prawa wyprzedać, no zapłaci przynajmniej odpowiedzialnością polityczną. Nie ma możliwości, żeby komuś znowu uszło na sucho sprawy, które wiele milionów złotych będzie kosztowało mieszkańców Grudziądza, a wielu straciło dach nad głową na te 2 lata, kiedy w niektórych momentach musieli opuścić mieszkania z TBS-u. No właśnie, i tu pytanie, czy takie osoby mogą się na przykład w postępowaniu cywilnym jakiegoś odszkodowania również domagać, czyli dodatkowych, że tak powiem, zadośćuczynienia z tytułu jakichś tam strat, no takich osobistych już, to po pierwsze. I po drugie, czy Grudziądz jest takim ewenementem, bo zajmuje się pan tą tematyką, może słyszał pan, że w innych miastach również podobne, no teraz się można nazwać to procedery po tym wyroku, były stosowane. Na pierwsze pytanie powiem tak, na szczęście dla tych osób, które przez ostatnie 2-3 lata były w tym koszmarze pozbawiania mieszkania w TBS-ie, jest ta ścieżka odszkodowawcza cywilna, którą mogą odzyskać swoje prawo do mieszkania nawet za straty moralne i faktyczne. Natomiast niestety dla miasta Grudziądza, dla mieszkańców Grudziądza z podatków będzie to zapłacone, ale odpowiedzialny za to jest ta władza Platformy Obywatelskiej, która doprowadziła do tego i niezrozumiałe było, bo te argumenty, że jest to nielegalne i niegospodarne, było mówione już w chwili, kiedy ten pomysł zapadł. Pan prezydent nie słuchał opozycji, nie słuchał Prawa i Sprawiedliwości, kolanem dopchnął tą złą decyzję i teraz miasto będzie, biedne miasto, jeszcze płaciło odszkodowania dla osób trzecich, które sobie kupiły te mieszkania, jak okazuje się, niezgodnie z prawem. Niestety, na to drugie pytanie, muszę powiedzieć, że takie patologiczne sytuacje występują w kraju. Na szczęście to nie są powszechne, ale niestety tak jest, że tak jak tutaj zarządów Platformy Obywatelskiej są cwaniacy, którzy myślą, że można przymykać oko na prawo, że zrobimy duży interes, bo akurat kolega albo formacja, która pozwala na tego typu rządzi w mieście, no i dochodzi do takich sytuacji. Tutaj Sąd Najwyższy stanął na wysokości zadania. Prawo stanęło ponad interesy jakichś spekulantów. Szkoda tylko, że to będzie wszystko w czasie i w finansach boleśnie kosztowało miasto. Sugerował pan tutaj, że sprawa może mieć jeszcze dodatkowe jakieś oblicze, że być może te transakcje nie do końca były takie uczciwe. Ja niczego nie sugerowałem, ja tylko naprawdę bardzo... Wspomniał pan, że może tak być, ale nie mówi. Ja bardzo się zastanawiam i zadaję pytanie, co się dzieje, że rzecz, która jest szkodliwa dla mieszkańców Grudziądza, szkodliwa dla miasta Grudziądza, a bardzo korzystna dla kilku prywatnych osób, które nabyły budynki po bardzo korzystnej cenie, była tak mocno forsowana... I budynki były, przypomnę, sprzedawane w cenie jednego mieszkania w blokach, często o sporo mniejszym metrażu. No myślę, że każdy mniej więcej obywatel ma świadomość, ile kosztuje jedno mieszkanie, ile kosztuje metr kwadratowy. Jeżeli w cenie jednego mieszkania sprzedaje się cały blok, no to znak zapytania przynajmniej się pojawia. Proszę o odpowiedź pana prezydenta, dlaczego tak mu zależało na takiej sprzedaży za taki bezcen. Ja nic nie sugeruję. Ja naprawdę żądam odpowiedzi w imieniu mieszkańców Grudziądza, bo to jest przynajmniej zastanawiające.